Dzień dobry Państwu, Marcin Truk, Telewizja Niezależny Lublin. Witamy Państwa w programie Mord Rytualny, Fakty i Mity. W tym programie poświęcimy szczególną uwagę mordowi rytualnemu w Rzeszowie. Taki jest tytuł książki pana Radosława Patlewicza, który jest naszym gościem w studio, ale też oprócz pana Radosława Patlewicza gościmy w studio panią dr Ewę Kurek, z którymi to będziemy rozmawiali na temat mordu rytualnego w Rzeszowie, a przynajmniej domniemanego mordu rytualnego w Rzeszowie, jak głosi tytuł książki. Szanowni Państwo, 7 czerwca, prawie że dokładnie w rocznicę robimy ten program, 1945 roku w piwnicy jednej z kamienic znaleziono 9-letnią Bronisławę Mędoń, która została znaleziona martwą. I na tej podstawie wysnuto wniosek, że padła ofiarą rytualnego mordu poczynionego przez obywateli żydowskich naszego kraju. Na ile to jest prawda, na ile to jest fałsz, postaramy się odpowiedzieć w oparciu o książkę, między innymi właśnie tutaj pana Patlewicza, który w książce zgłębił tą całą historię i przedstawił ją w sposób maksymalnie obiektywny. Więc skieruję swoje pytanie. Panie Radosławie, co pan sądzi o tej sytuacji, o tej historii i jak mógłby pan ją przedstawić w skrócie obiektywnie, odcedzając ziarno od plew, jak się mówi? No to może najpierw sprostuję, że nie było żadnych teorii, że to był mord rytualny, tylko było podejrzenie, że to mogło coś mieć wspólnego z rytuałami, a to nie jest koniecznie to samo. Natomiast o co tam chodziło? No, 9-letnia Bronisława Mędoń chodziła na korepetycje z języka polskiego do kamienicy przy ulicy Tannenbauma 12 w Rzeszowie. I 7 czerwca, jak też już często chodziła, miała po prostu pójść do tej pani korepetytorki. Nie doszła do niej, nie znalazła się u niej w mieszkaniu. Zaginęła gdzieś po drodze. Później z wywiadu wyszło, bo to wysłuchiwano jej koleżankę, że ona ją spotkała i po drodze właśnie do tej korepetytorki i rozmawiały ze sobą, rozstały się na kilkadziesiąt metrów od tej kamienicy. To był centrum miasta, także no naprawdę ciężko powiedzieć, żeby ktoś ją, tą dziewczynkę, no porwał z ulicy. Także najprawdopodobniej ją porwano już w środku, gdy weszła do tej kamienicy na klatkę schodową. Stąd też mój taki wniosek, że to musiała być osoba, która już ją wcześniej znała, co najmniej z widzenia. W każdym razie dziewczynka zaginęła 7 czerwca. Rodzice jej później szukali i zgłosili sprawę na milicję. 11 czerwca chłopak, który mieszkał w tej kamienicy przy Tannenbauma 12, obecnie to jest ulica Okrzei 12, zszedł do piwnicy w poszukiwaniu opału. Tam jakiś opał, to nie jest powiedziane, czy to węgiel, czy drewno było. W każdym razie opał. No i on znalazł wśród różnych śmieci tam porzuconych w korytarzu tej piwnicy koszyczek łykowy z książkami szkolnymi i zeszytami. Zeszyty były podpisane nazwiskiem tej dziewczynki. No i oni już wcześniej, mieszkańcy kamienicy, wiedzieli, że ona zaginęła, bo przecież można domniemywać, że rodzice także w tej kamienicy byli jej szukać. Tak pytać się przede wszystkim tej korepetytorki, czy do niej dziewczynka dotarła. No i w każdym razie on, ten chłopiec, już wiedział, że dziewczynka zaginęła, więc poszedł z tymi zeszytami na komendę miejscową milicji obywatelskiej. To zgłosił. Zaraz poszedł komendant z kilkoma milicjantami sprawdzić to miejsce, tak? I w tym przeciągu tam na korytarzu znaleziono pod sztuczną choinką płaszcz, który, jak się później okazało, należał do dziewczynki. To rozpoznał jej ojciec, a następnie zaczęto przeszukiwać działy piwnicy. Tam w tej kamienicy było 6 mieszkań i do każdego z mieszkań było przypisane jedno pomieszczenie w piwnicy. I w pomieszczeniu, no, w jednym z tych pomieszczeń znaleziono zmasakrowane ciało tej dziewczynki. Jak się okazało, to pomieszczenie przynależało do mieszkania numer 5 na drugim piętrze, w którym mieszkali dwaj kupcy żydowscy i uwaga, uwaga, rzezak rytualny miejscowej gminy. Przy ciele dziewczynki znaleziono też karteczkę z napisem po hebrajsku. Ciało generalnie leżało na takich grubych wiórach drzewnych. Logiczny wniosek wydaje się z tego taki,
że to właśnie znalezienie ciała w pomieszczeniu piwnicy przynależącym do mieszkania numer 5 na drugim piętrze spowodowało, że milicjanci właśnie do tego mieszkania poszli zaraz tam po odnalezieniu ciała i tam w tym mieszkaniu zabezpieczono szereg dowodów rzeczowych, a to przede wszystkim plamę krwi na ścianie, włosy niedopalone w piecu wraz z karteczką z adresem, jak się później okazało, Żyda krakowskiego. Na łóżku rzezaka rytualnego lub kupca Szai Gemindera znaleziono kartkę wyrwaną z zeszytu zapisaną dziecięcym pismem. Jak się później okazało, z tych zeszytów, które znalazł chłopiec w piwnicy, no, dwóch zeszytów nie było, były same okładki, czyli ktoś zeszyty wcześniej wyciągnął. Więc stąd logiczny wniosek, że to ta kartka mogła się znaleźć właśnie, no, mogła pochodzić z tych dwóch zeszytów. Oprócz tego znaleziono też w szafie zakrwawione ubrania rzezaka rytualnego. Ci Żydzi tam tłumaczyli się, że to jest krew na pewno nie ludzka, tylko krew kur, które rzezak rytualny tam zażynał i rzeczywiście w którymś tam z pomieszczeń znaleziono też kubeł z krwią kurzą. No jak się później okazało, to były kłamstwa tych Żydów, dlatego że ekspertyza Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie wykazała, że po pierwsze pismo na tej kartce zabezpieczonej w mieszkaniu tych Żydów było z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością no, pismem tej dziewczynki, tak? Bo to porównano z tymi jej zeszytami, a krew, którą zabezpieczono na ścianie w mieszkaniu oraz na ubraniach rzezaka rytualnego, to jednak była krew ludzka, a nie zwierzęca. Mało tego, to była krew tej samej grupy krwi, co krew Donatki. Nie bez kozery wspomniałem o mordzie rytualnym, ponieważ od praktycznie wczesnego średniowiecza Żydzi, środowiska żydowskie były posądzane o różnego rodzaju niegodziwe praktyki wobec chrześcijan. I tutaj na pewno pani doktor Kurek mogłaby coś więcej na ten temat powiedzieć i ciekawie rozwinąć temat. Proszę państwa, może w dwóch słowach odniosę się do książki i pana Radosława Petlewicza. Pan redaktor nie powiedział, że książka ma tytuł Mord rytualny w Rzeszowie ze znakiem zapytania. I przeczytałam ją i trzeba powiedzieć, że jest to dobra robota historyczna, źródła, dokumenty, wszystko. I ten znak zapytania właściwie wyjaśnia wszystko i dziękuję panu za to, bo to jest dobra robota historyczna, że mimo, że jest cały szereg źródeł, które wskazują na to, pewności nie mamy. Pewności nie mamy też dlatego w każdym takim wypadku, proszę państwa, dlatego że ja osobiście zetknęłam się z problemem, powiem szczerze, w latach 80., jak zacząłem się zajmować problemem Żydów, czyli przygotowywałam się do pisania książki Dzieci żydowskie w klasztorach. I też wyczytałam o tych mordach, słyszałam rytualnych i robiłam taki eksperyment wśród mieszkańców polskich wsi, miast i w pociągach przygodnie poznanych ludzi pytałam, czy to, jak to z Żydami jest i z krwią. I ku swojemu przerażeniu stwierdziłam, że tak szacunkowo można było powiedzieć, że w 80-tych latach około 70-83/4 ludności Polski wierzyła, że Żydzi domacy na Pesach, czyli na ich jak gdyby Wielkanoc, bo to wiosenne święta, Pascha, po prostu potrzebują chrześcijańskiej krwi domacy. No na pewno, proszę państwa, to nie jest prawda. To nie jest prawda, to są po prostu pomówienia wobec Żydów, wobec właściwie od pierwszych wieków chrześcijaństwa. I to teraz każde zdarzenie takie, trzeba bać, skąd się to wzięło, spróbować odpowiedzieć na pytanie. Żydzi po powstaniu Bar Kochby w 134 rok ruszyli do Europy. W IV wieku na pewno są już w Rzymie i na terenie upadającego Imperium Rzymskiego. I w IV wieku, pod koniec IV docierają do Niemiec, na południe Niemiec, tam osiedlają się i mieszkają 500 lat, tam się wytworzył ich język.
I przez te wszystkie wieki jednocześnie Żydzi nie osiedlali się w Europie po to, żeby stać się Niemcami, Polakami, Francuzami czy kimś, tylko żeby przetrwać. Byli obcymi. Jak cokolwiek się działo nie tak jak trzeba, to po prostu na kogo zwala się? Na obcych. I to taki na przykład właśnie ten syndrom obcych objawił się w XIV wieku, jak szalała dżuma. Szczególnie na terenie Niemiec i Austrii Żydzi byli paleni na stosach, podejrzewali o to, że zatruwają po prostu studni i stąd się bierze zaraza. U nas w Polsce ta niechęć do Żydów była oczywiście mniejsza, ale na przykład w 1400 już tu Państwu na tych, że tak powiem, opowieściach historycznych mówiłam o tym, że jest rok 1494 i w Krakowie i król i cały Kraków chce rozbudować uniwersytet, nie ma terenu, bo Żydzi już za dużo zajęli przez te 100 lat terenu miasta samego, grodu i przyległości. No i nadarza się okazja, jest rok 1494, do króla polskiego Jana Albrechta przyjeżdża poselstwo tureckie na wielbłądach. Nikt w Krakowie nie widział wielbłąda, więc wszyscy zbiegają się po prostu pod sukiennicę, oglądają wielbłądy, wybucha pożar. Na kogo pada? Na Żydów, że to Żydzi rozniecili pożar i wtedy król wyrzuca Żydów na Kazimierz. Mówię to dlatego, że proszę Państwa, przez te wszystkie wieki, wczesne, średniowiecze i późniejsze i wieki następne i do XXI wieku mamy problemy, społeczeństwo ma z pedofilami. Pedofile są wśród chrześcijan i wśród Żydów. I nie jesteśmy w stanie stwierdzić dziś, czy zaginiony chłopiec w wieku 14, czy dziewczynka w Rzeszowie w 45 roku padła ofiarą zwykłego pedofila, czy też ma to związek po prostu z jakimiś rytualnymi wyczynami Żydów. Bo też trzeba powiedzieć tak, że rzeczywiście nie można powiedzieć na pewno, czyli inaczej powiem, należy wykluczyć to, że religia żydowska, że Żydzi mają zapisane w Torze czy w Biblii obowiązek dodawania krwi do macy. To jest bzdura totalna, dlatego że według religii żydowskiej krew oznacza życie i przynależy do Boga. Sama widziałam, będąc w Izraelu, jak Żydzi bardziej religijni są ortodoksyjni i koszerni. Także to na pewno nie. Problem polega tylko na tym, że u Żydów nie ma, tak jak u nas chrześcijan, u katolików, że mamy papieża, hierarchię i tak dalej. Każdy rabin, czy w wypadku hasydów, czy cadyk, to jest oddzielny krąg religijny. I ja jako historyk nie wykluczam, że od wieków średnich, bo w wiekach średnich ta nienawiść była wzajemna, gojów do Żydów i Żydów do gojów również. Zresztą jeśli chodzi o Żydów, to ta pogarda wobec nas, bo gojów i to poczucie wyższości jest dominujące i to się nie zmienia. Żyd czy komunista, czy religijny, czy hasyd ma goja za po prostu podczłowieka i to jest taka cecha tej religii. Więc wracając do tego, że nawet nasz rabin, obecny rabin polski, Szudrych, jak na przykład wstrzymał ekshumację w Jedwabnem, to powiedział, że wprawdzie prawo żydowskie mówi tak i tak, ale każdy rabin może sobie interpretować prawo. I ja bardziej szłabym w tym kierunku, że przez te wieki, przez te ponad 2000 lat mogło się wykształcić. Podejrzenia tu pada na kręgi niemieckie, aszkenazyjskie. Mogły się wykształcić jakieś rabinackie kręgi, które po prostu rzeczywiście ten mord rytualny mogły praktykować. Tak samo jak masoni czy różne sekty gdzieś tam na świecie, sataniści podobno. Ja nie jestem ekspertem od tego, więc jeśli mówimy o mordzie rytualnym i o Żydach,
to możemy przypuszczać, ja mam za mało wiedzy, żeby tu być ekspertem i jednoznacznie, należałoby przypuszczać, że być może dotyczy to wąskich kręgów jakichś Żydów. Jeśli na przykład różnice między jeśli chodzi o Hasydów, naszych polskich Żydów, potrafili toczyć wojny przez blisko 100 lat z powodu tego, że jeden cadyk spod Lwowa powiedział Żydówkom, że nie muszą golić głowy i mogą nosić kapelusze, a Żydzi mogą nosić spodnie w kanty i glancować buty, a cadyk, czyli taki widzący, taki święty, jak gdyby biskup, można powiedzieć, ze Starego Sącza powiedział, że to jest wbrew Panu Bogu, ludziom i światu, i między sobą te grupy hasyckie liczące po kilkadziesiąt tysięcy, zależy od legendy takiego cadyka czy rabina, wojny toczyć. Więc mord rytualny, absolutnie powtarzam raz jeszcze, należy wykluczyć jako praktykę Żydów na przestrzeni tysięcy lat i w całości. I ewentualnie myśleć o jakichś wąskich kręgach. I tu też właściwie pytanie również do Pana, skoro Pan się specjalizuje w tym, czy w wieku XV, wcześniej, później, nawet w tym 45 roku techniki badań były ograniczone. Czy dziś we współczesnym świecie gdziekolwiek, w Ameryce, czy gdziekolwiek policja, prokuratora zetknęła się z takimi przypadkami, bo na przykład w Nowym Jorku, proszę Państwa, Williamsburg, to jest dzielnica żydowska. Dzielnica żydowska, gdyby Państwo zawieźli tam z zawiązanymi oczami po prostu, to moglibyście Państwo powiedzieć, że jesteście w jakimś sztetlu w roku 1880 na terenie Polski. Tam mieszkają hasydzi religijni, polscy Żydzi, ubrani w określony sposób, zachowujący się jak ich przodkowie po prostu sprzed 100-200 lat. Także to jak naprawdę takie moje uwagi jako historyka, nie wykluczające być może pojedynczych przypadków, a być może mamy naprawdę do czynienia z pomówieniem. Nie umiem tego rozstrzygnąć, za mało mam dowodów, bo nawet w tym dobrze przez Pana, bardzo dobrze przeprowadzonym śledztwie, w końcu trafia Pan na mur. To, że zniknęły akta sądowe, to powiem szczerze, że chyba Pana, jeśli Pan zajmuje się takimi sprawami, to mnie historyka w ogóle nie dziwi, bo akta sądowe, prokuratorskie, śledztwa poginęły w latach 80., 90., 70., jeśli chodzi o Jedwabne, jeśli chodzi o wszystkie inne sprawy, no bo w czasach komunizmu było jak było, a dziś to też wcale nie jest lepiej. To może ja się najpierw odniosę do tej końcówki, jeśli chodzi o akta. No rzeczywiście, gdyby tylko zniknęły w niewyjaśnionych okolicznościach akta prokuratorskie, jedne z tego archiwum sądu w Rzeszowie, to jeszcze można by było powiedzieć, że no to jakiś przypadek. Natomiast zwracam uwagę, że zaginęły też ekspertyzy z Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie, bo ja tam też się zwracałem i nie ma tam też tego. No to już dwóch takich samych przypadków. Nie, to ktoś wyczyścił, to oczywiście, że ktoś no więc dlaczego to zostało wyczyszczone? No to jest pytanie, czy gdyby to był zwykły mord, czy mord na tle pedofilskim, czy by to było wyczyszczone? Też mogłoby być wyczyszczone. Teraz odnosząc się do tych wcześniejszych Pani argumentów, Pani powiedziała, że posądzenia o mordy rytualne wobec Żydów pojawiły się w średniowieczu. Natomiast no, jest to nieprawda, dlatego że pojawiły się już w starożytności. I tutaj mam konkretny cytat z żyjącego na przełomie V i IV wieku przed Chrystusem jeszcze podróżnika i myśliciela greckiego Demokryta. No już tutaj cytuję. Żydzi raz na 7 lat łapali jakiegoś cudzoziemca, zabierali go do świątyni w Jerozolimie i składali w ofierze, krojąc jego ciało na kawałki. Podobne oskarżenia wytoczył na przełomie R Apion Gramatyk z Aleksandrii. To bardzo wykształcony człowiek. Posądzany jest m.in. o to, że był
dyrektorem Biblioteki Aleksandryjskiej. Także on tutaj też potwierdził te oskarżenia. Także no ja tutaj nie upieram się, że akurat te oskarżenia były prawdziwe. Natomiast upieram się, że pojawiły się znacznie wcześniej niż w średniowieczu. Mało tego, jeszcze w V wieku w Inmestar, na terenie dzisiejszej Turcji, już było pierwsze takie mocne posądzenie, dlatego że tam Żydzi mieli w czasie swojego święta porwać chłopca i go ukrzyżować, i to wręcz zrobili publicznie i jeszcze tam alkoholizowali się przy tym. Także tego typu rzeczy miały miejsce znacznie wcześniej niż w pełnym średniowieczu. Odnośnie samych mordów, to ja badając ten temat doszedłem do wniosku, że należy podzielić zjawisko na trzy kategorie. Kategoria pierwsza to mordy rytualne sensu stricte, czyli mord, który jest elementem specyficznego rytuału religijnego, bez którego to mordu rytuał nie mógłby dojść do skutku. Druga kategoria to mord, ja to nazwałem mord na tle rytualnym, czyli mord nie miał żadnych tam konotacji rytualnych sam w sobie, natomiast morderstwo było popełnione w celu pozyskania krwi do innych celów rytualnych, w tym konkretnie do rytuału chleba i rytuału wina towarzyszącym świętu Paschy. I trzecia kategoria to mord na tle medycznym, czyli krew pozyskiwano, gdyż była potrzebna do czynności tam medykamentów żydowskich, co zresztą sami Żydzi wielokrotnie opisywali, na przykład w średniowiecznym kompendium medycznym Segullo, że na przykład na obfite krwawienia, na przykład z nosa, miesiączkowe i tak dalej, że należy korzystać z krwi. No to jest tak a propos tych zakazów religijnych, które rzeczywiście są w torze, że Żydom w ogóle nie wolno się z krwią spotykać. I tutaj też konkretnie, gdy się pani czytała, to pani zna te cytaty na pewno. Natomiast ja mam tutaj naszym widzom, przytoczę cytat z rabina żyjącego na przełomie XVII i XVIII wieku, Jakoba Reischera. On żył w Niemczech i Czechach. Zadano mu pytanie, bo to jest oczywiście prawdziwa informacja, którą pani podała, że w czasach diaspory Żydzi, to każdy rabin pełnił najwyższą władzę religijno-społeczną na terenie swojej jurysdykcji, tak, na terenie swojego zgromadzenia. Więc no, zadano temu rabinowi Jakobowi Reischerowi pytanie, co jest podstawą tego, że większość Żydów tradycyjnie zezwala na spożywanie i picie skrzepniętej i skoszkowanej krwi koziorożca alpejskiego, zwanego jako boxblood, i wysuszonej na słońcu także przez pacjentów, których życie nie jest w niebezpieczeństwie, takich jak osoby cierpiące na epilepsję. Czyli tutaj chodzi konkretnie o te cele medyczne. No i rabin odpowiedział: legalność tego zwyczaju musi być utrzymana, ponieważ został dawno ustalony. Lek ten jest oczywiście dopuszczalny, ponieważ, i tutaj uwaga, jest jasne, że gdy zwyczaj staje się powszechny wśród Żydów, musi być uznany za równoprawny samej torze. Motyw rytualny dopuszczenia jest oparty według mnie na tym, że krew jest wysuszona w takim stopniu, że staje się kawałkiem drewna i nie zawiera wilgoci. Dlatego nie jest w żaden sposób zabroniona. Ale mało tego, bo to ktoś może powiedzieć, no dobra, tam XVII-XVIII wiek, ale mamy cytat z rabina żyjącego w XX wieku. I to w Polsce. Zamieszkały w Wilnie rabin Chaim Ozer Grodziński w 1930 roku wypowiedział się w następujący sposób, też właśnie zapytany przez swoich tam podopiecznych z gminy. Co do problemu legalności podawania krwi zwierzęcej pacjentowi, który nie jest w niebezpieczeństwie, jeśli krew straciła część właściwości i została wysuszona, oto moja odpowiedź. Jeśli krew jest całkowicie wysuszona, z pewnością musi być dozwolona. A nawet w wypadku prawdziwej i właściwej krwi, jeśli tylko została rozpuszczona, pozwolenie może być udzielone w stanie konieczności. No i teraz tak, musimy się zastanowić nad głównymi argumentami negacjonistów autentyczności mordu na tle rytualnym. Celowo mówię mordu na tle rytualnym, czyli to jest druga z tych kategorii przeze mnie poruszona, bo pierwszą to ja, to też pani czytała w mojej książce, że twierdzę, że mordy te rytualne sensu stricte nie miały miejsca i przedstawienia ich takie jak tutaj właśnie ten obraz, który jest w tle naszego nagrania, że to tego typu obrazy to więcej narobiły szkód niż dobrego, dlatego że one rzeczywiście pokazują fałszywą wersję historii, zgodnie z którą Żydzi mieli się spotykać gdzieś tam w świętym miejscu, pewnie w synagodze, mordować dzieci i czytać przy tym Torę lub Talmud. I rzeczywiście w Torze i Talmudzie nie ma
żadnych cytatów, które by nakazywały tego typu rzeczy, w Torze wręcz są zakazy. Natomiast dla Żydów żyjących po IV, V, VI wieku po Chrystusie, Talmud jest ważniejszy od Tory. I tutaj konkretny też cytat, żeby nie być gołosłowny, z samego Talmudu. Już Państwu mówię. To jest Księga Hagigach, rozdział 10a. Kiedy ktoś opuści studia nad Halaką, to jest Miszną i Gemarą, nawet w celu studiowania samej Tory, nie będzie już miał spokoju. Czyli jasno widzimy, że Talmud jest ważniejszy od Tory. A tutaj ten cytowany przeze mnie przed chwilą rabin Reischer, on powiedział, że tradycja żydowska jest równoprawna samej Torze. Także mamy trzy źródła zachowań religijno-społecznych Żydów, więc ktoś, kto twierdzi, że mordy na tle rytualnym nie mogły mieć miejsca i powołuje się tylko na Torę, no to po prostu kłamie lub wykazuje się wielką niewiedzą. No inny argument za tym, że mordy na tle rytualnym, czy też na tle medycznym, nie mogły mieć miejsca, to jest taki, że ci, którzy poruszają ten temat, no to są antysemitami. No więc okej, no mogą być antysemitami, ale ja się zapytam, dlaczego wolno badać na przykład mordy rytualne czy nierytualne popełniane przez Azteków, przez Kartagińczyków. I tutaj tego typu badania nie spotykają się z szykanami. Podawanie faktów nie spotyka się z szykanami, jak w przypadku księdza profesora Guza, który za podanie prawdziwych informacji, że w Polsce przedrozbiorowych był szereg prawomocnych wyroków sądowych w procesach o mordy rytualne. No więc w każdym razie nikt nie wyzywa osoby, które badają kwestie mordów rytualnych wśród Kartagińczyków czy Azteków. Nikt ich nie wyzywa od antykartagińczyków czy od antyazteczyzmu. Więc można te rzeczy badać, tylko w przypadku Żydów jest to zabronione. Kolejny argument, który się właśnie pojawia w kontekście negacjonizmu, to jest właśnie ten, że posądzenia o mordy rytualne pojawiły się w średniowieczu i zostały wymyślone przez chrześcijan. No, na ten akurat temat już się wypowiedziałem. Pierwsze takie posądzenia pojawiły się w starożytności wśród no, niechrześcijan, tak? No, bo przed Chrystusem nie było chrześcijan. Jeśli mogę słowo, to to jak mówiłam o średniowieczu, miałam na myśli właśnie nawet wczesne wieki średniowiecza, czyli przynajmniej ja słyszałam, że to w Rzymie IV, V wiek, pierwsze podejrzenie. Ale to nie zmienia sytuacji, dlatego że proszę Państwa, w basenie Morza Śródziemnego, gdzie mieszkali Żydzi, oni też wyróżniali się od wszystkich innych narodów wtedy. Różnili się od Greków, od Persów, od wszystkich, bo oni jedni wtedy w tym świecie starożytnym, Grecy wierzyli w kilkudziesięciu bogów, Rzymianie też. Żydzi jako jedyni wierzyli w jednego Boga, mieli swoją religię i mówili, że są narodem wybranym. Więc ten syndrom obcego, który spotykamy w Polsce, w Niemczech, w Europie, w średniowieczu do dziś, już obowiązywał w starożytności. Co do pytania, co wolno, czy nie wolno, dla mnie to wszystko wolno badać i całe życie nie przejmuję się gadaniem, że coś jest antysemickie, bo no, jeśli będziemy badać sprawę pedofilii w Polsce, to będzie to antypolonizm, co to ma bzdura kompletna. Więc badajmy to sobie, tylko że i pan, i historycy, i wszyscy musimy mieć świadomość, że możliwości udowodnienia na przykład komuś, że był pedofilem zwykłym, albo że był to mord rytualny, były naprawdę znikome po prostu. Byli też Żydzi pedofile i są pedofile Polacy. Tym, że Polaka pedofila nie posądzimy, że to jest mord rytualny. A w wypadku, kiedy mamy do czynienia, ja tak sobie przynajmniej wyobrażam, w XVI-XVII wieku, kiedy mamy do czynienia z pedofilem po prostu obrzydliwym, który zgwałcił
czy dziewczynkę, czy chłopca, a potem zamordował, no to się kwalifikowało jako mord rytualny, chociaż tak naprawdę z mordem rytualnym zboczeniec nie miał nic wspólnego, bo z Panem Bogiem w ogóle ma niewiele wspólnego. Więc tu po prostu trzeba być ostrożnym, popatrzeć teraz na współczesność. Jeśli założymy, że Żydom potrzebna jest rzeczywiście krew do macy, czy czysta, czy sproszkowana, wszystko jedno, to czy dziś, w wieku XXI, spotkaliśmy się z taką sytuacją? Bo dziś moglibyśmy to najlepiej rozstrzygnąć, tak? Udowodnić, że przyczyną śmierci było to, albo pedofilia, albo upuszczenie krwi na mord rytualny. To są wszystko znaki zapytania, proszę Państwa. Ja tylko naprawdę daleka jestem od tego, żeby oskarżać Żydów o zasadę ogólną. Powtarzam raz jeszcze, być może jakiś rabin w swoim kręgu tak zinterpretował Torę, Talmud i wszystko, bo cechą judaizmu jest relatywizm. Ja to mówię, piszę od lat, że dla nas racjonalnego ludzi, racjonalnej cywilizacji zachodniej wszystko muszę się być oparte na rozumie i mieścić się w pewnych ramkach. Albo jest tak. Albo prawda, albo fałsz. A z powodu żydowskiego racjonalizmu to raz prawda jest z tej strony, z drugiej strony, drugi raz z drugiej strony. Zależy od interpretacji, zależy od rabina. Więc nie jest wykluczone, że na przestrzeni 5-6 tysięcy lat w tej chwili już lekko licząc, czy ponad, znalazły się kręgi, znalazł się jeden, drugi, 50 rabin na swój sposób zboczony, który wymyślił taką właśnie sprawę. Ale ja mogę uczciwie powiedzieć, że no nawet w tych wszystkich tu dokumentach przez Pana przedstawionych nie umiałabym powiedzieć, że na 100% był to mord rytualny i zresztą Pan również po włożeniu tyle pracy i badań stawia w tytule jednak znak zapytania. Po prostu i z tym znakiem zapytania jednak musimy do mordu rytualnego podchodzić, natomiast dla mnie, przyznam szczerze, bo tu jest jeszcze druga książeczka, Mord rytualny, przyczynki historyczne i na temat mordu rytualnego już z całą pewnością i z pewnością tego, co pisze i pióra, wypowiada się Grzegorz Braun. To bądźmy ostrożni, proszę Państwa. Jeśli na tematy mordów rytualnych wypowiadają się politycy współczesni, to lepiej darować sobie to po prostu. I tyle. To taka moja uwaga i ostrożność w tym wszystkim. Na pewno słusznie też Pan powiedział, że na przykład takie obrazy jak tu za nami, obraz z Sandomierza, zrobił więcej złego niż dobrego. Upowszechnił najgorszą z możliwych wersji oskarżycielskich wobec Żydów, która nie ma racji bytu w szerokiej tradycji religijnej Żydów, no, na Boga. Zgadza się. Natomiast tutaj no, dwie kwestie warto poruszyć. Po pierwsze, pani powiedziała, że jeżeli jakaś grupa pod przywództwem rabina jednego dokonywała tego typu czynów, to nie obarcza innych Żydów, czyli judaizmu sensu largo. A ja uważam, że jest no wręcz przeciwnie. Gdyby, i tutaj na porównaniu tą sprawę załatwię, gdyby jakiś ksiądz katolicki z tego typu hasłami zaczął wyskakiwać, na przykład twierdziłby, że Jezus Chrystus miał tylko postać boską, a nie był człowiekiem. To jest taka słynna z V-VI wieku herezja monofizytyzmu tak zwanego. No to on by po prostu, ten kapłan katolicki, został najpierw tam wezwany na dywanik, żeby się z tego wyspowiadał, a jeżeli by się tam upierał przy tych błędach, to zostałby wykluczony. Natomiast judaizm ma zupełnie inny charakter. Przepraszam, to dokładnie to, co powiedziałam. No tak, no dokładnie, ale o co chodzi? Rabin jest papieżem, tak, u Żydów. Każdy rabin jest papieżem i w związku z tym słowa każdego rabina są
są równe innemu rabinowi, stąd te różne żarty. Jeden rabin powie tak, drugi inaczej, a obaj mają rację. Więc to jest jeżeli, ten relatywizm więc żydowski. Tak, więc jeżeli jeden rabin będzie twierdził, że można mordować, czy tam używać krwi do celów rytualnych i medycznych, to to obarcza jak najbardziej cały judaizm, bo to wynika z natury judaizmu, tego talmudycznego, który się zrodził już po upadku drugiej świątyni jerozolimskiej, czyli tego judaizmu diasporycznego, można powiedzieć. To jest jego integralna cecha, że właśnie na każdym terenie dany rabin ma pełnię władzy, jest tak jak pani powiedziała, papieżem, więc skoro tak, no to znaczy, że czyny każdego rabina obciążają cały judaizm. Oczywiście, ma pan rację. Ja tylko mówię, że to, że jeśli wszystko mówimy sobie w teorii, bo naprawdę nie jesteśmy w stanie udowodnić, że ten czy inny rabin nakazał mordy, prawda? Więc poruszamy się w sferze, że tak powiem, takiej dialektyki, takiego rozważania problemów. I tu jest słabość judaizmu i siła kościoła. Bo jeśli by w kościele jakiś tam biskup powiedział, że trzeba nam na Wielkanoc pokropić jajka naświęcone krwią Żyda, czy muzułmanina, czy murzyna, to by po prostu biskup zgłosił, poszedłby ten człowiek, ten ksiądz za kratki, by się i krótka piłka. A to jest cały właściwie cały, powiedziałabym, z perspektywy naszej racjonalnej Europy, to jest dramat judaizmu. Że jeden rabin mówi to, drugi tamto. W co człowieku masz wierzyć? Nie wiesz w co. I to stąd też mogą się brać te różne plotki od starożytności, już liczmy, na temat tej krwi. Bo być może, że mimo zakazu, bo na przykład w judaizmie jest tak, że Żydom nie wolno jeść wieprzowiny, słoniny. Ale w przykazaniach 600, które mają, 613 stoi, że jeśli Żyd na przykład zachoruje na gruźlicę, a wierzono w pewnym momencie, że słonina leczy gruźlicę, to może się tą słoniną objadać. Nie wolno spożywać krwi. Ale jeśli krew jest potrzebna dla zdrowia, no to być może krew krów baranów czy kurczaków proszkowano, żeby tych ludzi leczyć z anemii. Ja już w tej chwili sobie po prostu tak rozmawiam. Ale od tego wszystkiego daleko jest do mordu rytualnego. Ja myślę, że takim najlepszym sprawdzianem, proszę Państwa i drogi Panie, mordu rytualnego wśród Żydów jest współczesność. Mamy teraz badania DNA. Właściwie trudno sobie wyobrazić, że taki mord dziewczynki w tej broni z Rzeszowa umknąłby, byłby pod innym kątem już badany. I ci Żydzi, i ta dziewczynka, i ta krew, i to wszystko, tak? Czy dziś nadal istnieją Żydzi, są wspólnoty żydowskie dowodzone przez rabinów? Czy dziś mamy do czynienia na świecie, już nie tylko w Polsce, bo w Polsce jest mało Żydów, do czynienia z taką sytuacją, gdzie można by podciągnąć to, czy zbadać, że to był naprawdę mord rytualny. I to jest dla mnie taka odpowiedź będzie najważniejsza. Jeśli by dziś, w wieku XXI, zdarzył się przypadek i udowodniono by, że rzeczywiście to dziecko, czy chłopiec, czy dziewczynka zostali złapani i ich krew wykorzystano, To trzeba nam będzie powiedzieć tak, rzeczywiście mord rytualny wśród Żydów istniał. Ale jeśli nie ma takiego przypadku, to nie może być tak, jako historyk powiem, że jeśli jakiś zwyczaj trwa tysiące lat i nagle przestaje istnieć w XXI wieku, no to rodzi potężny znak zapytania. A jednocześnie plotka, siła plotki od czasów starożytności. Proszę Państwa, dziś mamy internet. W starożytności, w wiekach średnich i nawet jeszcze w roku 46 na przykład, czy 5, głównym źródłem informacji były plotki. Pogrom kielecki. No też właściwie taką inspiracją do pogromu, uważam moim zdaniem wymyśloną zresztą przez
żydowskich ubeków, bo im zależało między innymi na rozrubie jakiejś, żeby jak najwięcej ludzi, Żydów, wyjechało do Izraela. Było rzucenie tej popularnej plotki, że Żydzi z plan schwytali chłopca na krew do macy. Więc naprawdę pod każdym kątem musimy być bardzo ostrożni. I tu nie jest, tu redakcja sugerowała mi, że ja się boję spotkania, rozmów na temat. Ja się nie boję niczego, proszę Państwa, ani mordu rytualnych, rozmów o mordach rytualnych również. Ale trzeba zachować we wszystkich ostrożność i miarę. I tyle. Ja się do tego odniosę w ten sposób. No, gdyby dziś do takiego podobnego mordu doszło, to najprawdopodobniej organy ścigania zachowałyby się dokładnie tak samo jak w 1945 roku. Czyli przyjechałby na przeszukanie ubek, tak jak wówczas, Mieczysław Grisgraber z pochodzenia żydowskiego, zacząłby wycinać kawałek z ubrania rzezaka rytualnego z tą plamą krwi i chować do kieszeni, co zapisał milicjant w raporcie. Więc dzisiaj również byłyby organy, które chciałyby to zatuszować. Przecież wtedy jeszcze nie było jasne, jeszcze tych Żydów nawet nie aresztowano z mieszkań, a już pierwsza sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PPR-u, notabene Żydówka Sara Bryn, napisała telegram do Warszawy, do Gomułki: Rzeszów, prowokacja, podrzucono ciało do mieszkania żydowskiego. No to jeżeli takie są metody, jeżeli takie metody były wówczas, to i dzisiaj równie dobrze można tuszować, ale mało tego. Bo ja tutaj przepraszam, wejdę panu w słowo. Czas jest inny. W Kielcach też szefem Urzędu Bezpieczeństwa Wojska, przewodniczącym Rady Miejskiej byli Żydzi. W Rzeszowie też, bo Żydzi obsadzali wszystkie stanowiska. No dziś, gdzie pan znajdzie tylu Żydów, no, gdyby to się zdarzyło? Widzę, jaka jest praktyka. Tak? Jeżeli jakiś chuligan pijany wybił szybę w gdańskiej synagodze, to zaraz wszystkie media były przy tym. Cały świat. Natomiast gdy chuligani lewaccy niszczyli elewację, masowo niszczyli elewację katolickich świątyń, no to to już było okej. Okay, tak? Nie było żadnego rabanu. Natomiast jeśli chodzi o to wyjaśnienie, słusznie pani wskazała, że dzisiaj są narzędzia, między innymi badania DNA, które mogłyby z całą stanowczością stwierdzić, czy doszło do tego typu mordu, czy nie. I tutaj świetny przykład to jest właśnie ciało dziecka zamordowanego w 1639 roku, które przechowywane było w klasztorze bernardyńskim w Łęczycy. Tam również był obraz przedstawiający mord rytualny. I to ciało wraz z obrazem zostało w 1946 roku, przyjechało UB do tego klasztoru, zabrało obraz, zabrało ciało dziecka i wywiozło w nieznanym w kierunku. Ja dzwoniłem po archiwach, po muzeach tam lokalnych, państwowych, szukałem, dziecka, bo to ciało było świetnie zachowane, to nawet zdjęcie jest jeszcze przedwojenne tego ciała i ono było opisane jako świetnie zachowane, więc gdyby ono po prostu jeszcze te kilkadziesiąt lat do naszych czasów przetrwało, można byłoby je zbadać. Nie można zbadać dlaczego, bo UB je wywiozła. Dlaczego je wywiozła? Może właśnie dlatego, żeby nie można było dobitnie udowodnić, że tego typu wydarzenia miały miejsce. To jest mało tego, bo najbardziej taka symptomatyczna sprawa miała miejsce w roku 1787 w Olkuszu, kiedy to Żyda złapano, uwaga, na gorącym uczynku z nożem rytualnym i naczyniem do spuszczania krwi. Podczas gdy ten Żyd chciał zarżnąć polską katolicką dziewczynkę, też notabene dziewięcioletnią, żeby było śmieszniej, jego schwytano na gorącym uczynku. I w jaki sposób ci negacjoniści autentyczności mordów na tle rytualnym chcą zanegować tamtą zbrodnię? Chcą zanegować wyrok skazujący, prawomocny w tamtej zbrodni, bo tego Żyda skazano na karę śmierci. W jaki sposób? I czy pani też powie, że to mogło być pedofilia? Skoro on nożem jej gardło podcinał, tylko go złapał na tym woźnica, który przez las jechał. I pan, mój syn był mały, to słynna sprawa, bo ten człowiek siedzi jeszcze nadal. Pedofil, nauczyciel, zamordował czterech chłopców. Nie wiem, ja mogę uczciwie powiedzieć, proszę państwa, postawić wielki znak zapytania. Ostrożna jestem do zdarzeń opisywanych w wieku IV, XVI,
XIX. No jedyne, co mogę tylko powtórzyć, że jeśli rzeczywiście mord rytualny był powszechny w środowiskach żydowskich, to na pewno nie zniknął. I w Polsce nie, bo nie ma skupisk żydowskich, ale powtarzam, Williamsburg w Nowym Jorku, miasteczka w Nowym Jorku w tej chwili po prostu hasyckie, że powstają różne zamknięte kręgi. Powinny się te sytuacje powtarzać i potwierdzać istnienie tego rytuału. Jeśli w XXI roku zanikła tradycja, rzekoma tradycja wielotysięczna, to jest jeszcze większy znak zapytania. To znaczy się, różne tradycje w różnych okresach czasu pojawiają się i znikają. Dawniej przecież na przykład w Polsce było powszechne topienie marzanny, teraz już się od tego odchodzi. Raptem jeszcze kilka lat temu to było dość powszechne. Się marzanny dalej. Ale już coraz rzadziej, a zwłaszcza na przykład te słynne tradycje bicia Judasza. Natomiast jeszcze chcę zwrócić uwagę na wątek, który też się pojawił. Tradycje wieszania Judasza, no, proszę pana, to wzięły się, ja piszę o tym wnikliwie, proszę państwa, w książce Poza granicą Solidarności, stosunki polsko-żydowskie. To była polska odpowiedź, to się zrodziło w XVI wieku, dlatego że Żydzi na święto, na swoje święta żydowskie związane z Esterą i tak dalej. Purim? Purim, tak. Na święta Purim po prostu wieszają Hamana, a tego Hamana w Polsce przyszło im do łba i ubierali czasem w sutannę. I odpowiedź Polaków była prosta. No, w Wielki Piątek po prostu wieszali Judasza i ciągali go ubranego w żydowskie. Już nie ma miejsca tutaj, żeby mówić, bo wszystko to w szczegółach zbadałam i opisałam. I to jest taka, no ta polska swarliwość, fantastyczna. Ksiądz Kitowicz w pamiętnikach swoich w roku 1700 opisuje jako skandal, że studenci i właśnie tych Żydków tam gonią, no ale i to była odpowiedź na Hamana po prostu. No to tak, no więc różne tradycje w różnych okresach czasu powstają i później też zanikają, więc to, że akurat dzisiaj nie słyszymy o takich przypadkach, no to nie znaczy, a że... A słyszymy, bo dwa lata temu po ale prostu... Ale to mi chodzi już teraz o przypadki mordów na tle rytualnym. To nie znaczy, że w średniowieczu czy w późniejszych czasach tego nie było. Natomiast jeszcze chcę zwrócić uwagę na wątek łapówkarski, dlatego że między innymi tutaj w sprawie Olkuskiej ten Żyd złapany na gorącym uczynku zaraz się też przyznał, że to starsi kachalni mu zlecili, bo akurat w tym roku jego zgromadzenie miało dostarczyć krwi dla okolicznych zgromadzeń. No i właśnie w tamtej sprawie też Żydzi poszli przekupywać urzędników państwowych, nawet na Dwór Królewski trafili. I co ciekawe, wątek tego łapówkarstwa opisała Hanna Węgrzynek w książce notabene też negacjonistycznej, bo już w tytule, tak? Ci autorzy już zwykle w tytule umieszczają, żeby przypadkiem oskarżenie o antysemityzm się nie pojawiło, więc książka ma tytuł Czarna legenda Żydów, procesy o rzekome mordy rytualne w dawnej Polsce. I ona opisuje wątki łapówkarstwa. Ale dlaczego je opisuje? Bo ona uważa, że to było coś dobrego, że ci Żydzi płacili łapówki polskim sędziom i urzędnikom, bo dzięki temu można było tych Żydów uniewinniać albo wykupywać. No i teraz cytat. Jeden, drugi, trzeci. No, w XVI, XVII i XVIII stuleciach ludność żydowska otrzymała kilka odrębnych przywilejów normujących przepisy dotyczące wnoszenia i rozpatrywania oskarżeń o charakterze rytualnym. Uzyskanie nowych praw i gwarancji bezpieczeństwa wymagało wielu zabiegów starych. Przede wszystkim należało zapewnić sobie protekcję wpływowych urzędników królewskich, a z tym wiązały się znaczne wydatki. Niezbędne fundusze zbierano od wszystkich gmin wraz z utworzeniem ziemstw, a następnie sejmów Żydów Korony i Litwy. Powstał system poboru pieniędzy przeznaczonych na cele ogólne, czyli powstał specjalny system mafijny, który miał na celu właśnie ratować Żydów przed procesami o te mordy. I teraz kolejny tutaj cytat. WAD, czyli ten Sejm Żydów Koronnych, dysponował na ogół pewnymi środkami finansowymi, które można było natychmiast wykorzystać do obrony Żydów osądzonych o zbrodnie rytualne.
Pieniądze w formie kredytu, z którego należało się rozliczyć, otrzymywała gmina lubelska. Ale dlaczego lubelska? Gdyż najczęściej procesy toczyły się przed Trybunałem Koronnym w Lublinie. W XVII wieku suma ta wynosiła 1400 zł polskich, tu jest źródło. Fundusze te przeznaczano na podarki dla urzędników. To się nazywa tak, panie podarki, pani Hanna Węgrzynek. Wynajęcie adwokata i inne niezbędne wydatki. I jeszcze jeden, już ostatni cytat. Nie poprzestawano na działaniach o charakterze oficjalnym. Wszelkimi sposobami starano się zdobyć poparcie miejscowych urzędników, najczęściej za pomocą przekupstwa. Zeznający w procesie sochaczewskim starosta Borek wyznał, iż przybyli do niego Kostka z Brześcia i dwóch Żydów sochaczewskich z prośbą o pomoc. Ofiarowali jemu prezenty określone jako niedrogie. 50 talarów i pewną ilość adamaszku. No wtedy to był bardzo drogi materiał. Próbowali nakłonić starostę, aby nie dopuścił do stracenia oskarżonych przed przybyciem poselstwa z listem królewskim. Również responsy rabinackie świadczą o tym, że wielokrotnie udało się za pomocą łapówek uwolnić Żyda oskarżonego przez sąd miejski czy podwojewodziński i postawić go przed sądem kachalnym, który najczęściej wydawał wyrok uniewinniający. No ja nie wątpię, że sąd kachalny żydowski uniewinniał takich Żydów. Obawiano się, że surowe wyroki sądów żydowskich w tych sprawach prowadziły do konwersji i rzucania fałszywych oskarżeń na byłych współwyznawców. I teraz dalej. Z zachowanych przekazów wynika, że niejednokrotnie Żydzi wysyłali swoich przedstawicieli do króla z prośbą o interwencję i osobiste rozpatrzenie oskarżenia. No tak było właśnie w sprawie Olkuskiej. Co na przykład uczyniła gmina Sochaczewska w 1556 roku? Jednocześnie na dworze usiłowano pozyskać przychylność monarchy, jak również jego urzędników, a zwłaszcza instygatorów królewskich, czyli sędziów śledczych. Opisane starania wymagały znacznych środków finansowych, które starał się zapewnić VAT. Stało się zwyczajem, że corocznie po ukonstytuowaniu się Trybunału marszałek otrzymywał od Żydów bogate dary zwane dona charitativa. Na gminę lubelską nałożono również obowiązki o charakterze religijnym. Przecież wiele lat w pierwszym dniu obrad trybunalskich obowiązywał. No i tutaj jest więcej tego typu cytatów. Tak, to mamy sprawę mordów rytualnych, tak? Tak. Każde dziecko, które zginie w Polsce, załóżmy od wieku 15 na terenie Niemiec, od wieku 4, są o to posądzani Żydzi. Teraz, przepraszam, ten fragment, który pan przeczytał, dokładnie można przypisać również do czasów zarazy w wieku XIV i zatruwaniu przez Żydów studni. Żydzi zawsze mieli fundusz łapówkarski, pewnie szli do Niemców też przekupić ich, że to nie oni zatruli studni, że nie oni sieją zarazę, a mimo to spalono ich na stosie. Więc ja dalej będę jednak bardzo ostrożna i jednak skłaniam się do tego, że jeśli mord rytualny miał rzeczywiście miejsce, to w niewielkich kręgach i nie jest tak, że na przestrzeni 50 lat, bo mamy rok 45, czyli 70 lat, że na przestrzeni 70 lat, proszę Państwa, może w jakimkolwiek społeczeństwie, narodzie zaniknąć zwyczaj, rytuał czy obrządek, który był sprawowany przez kilka tysięcy lat, co najmniej 3000, bo jeśli mówimy o starożytnych Grekach. Także bądźmy ostrożni. Ja jestem krytyczna w stosunku do Żydów i mają całą masę wad. Ale na pewno dżuma w średniowieczu w roku 1334 nie wybuchła z powodu Żydów. Na pewno nie oni zatruwali studnie, a zginęło ich wtedy w Niemczech, wymordowali wszystkich Żydów za to, że właśnie zarazę wywołali oni. I tu niestety trzeba też pamiętać o tym, że ci Żydzi przez tysiąclecia już przeżywali w sytuacjach syndromu obcego. Zawsze byli obcy. Obcy byli dla Greków starożytnych, dla Rzymian starożytnych, dla Egipcjan starożytnych, u których byli w niewoli, dla Persów, gdzie Haman chciał ich wyniszczyć, a na koniec Żydzi tych Persów wymordowali. Obcy był dla Francuzów, Niemców i dla nas Polaków. I tak już jest i są w pewnym sensie obcymi do dziś. I jeśli nie będziemy patrzeć tej perspektywy po prostu tysiącleci i długoletniej historii naszych cywilizacji,
No to możemy się dać uwieść po prostu jakimś sytuacjom z XVI wieku, że już Żyd posądzony, powtarzam, zwykły pedofil, bo nie ma odróżnienia. Pedofil posądzony o mord rytualny. A jednocześnie, czy jeśli przepatrzeć źródła z XVI wieku, XVII, jak pan cytuje, to trzeba by porównać, ile było procesów pedofilów. Czy w ogóle wtedy były procesy pedofilskie? I to jest pytanie. Bo wśród Żydów i wśród Polaków są pedofile. Trudno. I we wszystkich innych narodach. Tak. I czy nie zachodzi tu przypadek taki, że każdy mord pedofilski w środowisku żydowskim odczytywany był jako mord rytualny? Ja tu stawiam znak zapytania. Żadnej pewności nie mam. A ja na przykład mam pewność, że w sprawie rzeszowskiej na pewno należy wykluczyć mord na tle seksualnym, co zresztą potwierdza opinia współczesnego prokuratora dołączona do mojej książki. Natomiast jeśli chodzi o to, czy Żydzi roznosili zarazy, to proszę pani, są na to dowody i tutaj będę się posiłkował akurat pracą dyplomową mojej żony, która pisała na temat medycyny w Galicji w XIX wieku i ona do takich ciekawych źródeł dotarła, które właśnie świadczą o tym, że Żydzi roznosili zarazy. Ale dlaczego? W jaki sposób? Otóż... Ja mówię o tej, o jednej zarazie z XIV wieku. Wiem, ale no to teraz konkretnie, żeby nie być też gołosłownym. Chodziło o Rymanów, gdzie jest Kirkut, tam leży pochowanych bodaj dwóch cadyków i tam tych takich ważnych Żydów zwożono z terenów nie tylko zaboru austriackiego, ale też z Górnych Węgier, czyli Słowacji. I proszę sobie wyobrazić, że Żyd, który zmarł na zarazę, na cholerę na Słowacji, w Górnych Węgrzech, był transportowany do Rymanowa i przez wszystkie wsie, przez które szedł ten nieszczęsny pochód, to tam się zaczynały ogniska cholery i było wiele. Tutaj nawet no, niedaleko mojego domu jest cmentarz choleryczny właśnie z czasów epidemii wywołanej przez Żydów, no niestety, no trzeba to nie, powiedzieć no, oczywiście, jasno. Oczywiście, że tu ma pan rację, dlatego że no, poziom higieny, głównie wśród hasydów, czyli sekty żydowskiej, która się rozpoczęła, zaczęła w roku 1772, był porażający. No ale mamy też chociażby tą sprawę rzeszowską, 45 rok, tak? Wpadli śledczy, tak? Milicjanci do tego mieszkania i co tam było? No kubeł z krwią kur, tak? W mieszkaniu, tak? Plamy na ścianie, ciuchy pokrwawione w szafie. No jaki to był poziom kultury? W ogóle ich higieny. No. Do dziś, proszę państwa, jak się jedzie przez Brooklyn, to ja też subwayem, czyli metrem, to stwierdziłam, że też już jestem po prostu wypaczona, ale tak się zastanawiałam, gdzie tu się zaczyna Williamsburg i to, co pan mówi. Po tych kałabutkach po prostu, w stylu żydowskim, takich naustawianych, no i miałam rację, już jestem w Williamsburgu. Także Żydzi, no niestety, no inna cywilizacja, inna kultura i żyli po swojemu w Polsce też, na ubóstwo wśród tych Żydów się straszliwie powiększało w wieku XVIII-XIX. Także oczywiście, że można mówić o tym, że roznosili jakieś zarazy, ale na pewno zaraza, jaka przeszła przez Europę w XIV wieku, nie była spowodowana przez Żydów, tylko po prostu przez Tatarzy wrzucili, już to już osobna historia, Tatarzy na statki włoskie na Morzu Czarnym powrzucali i szczury zarażone. No ale no to też nie można powiedzieć do końca, no bo kto zajmował się handlem? Kto tymi statkami tam pływał? No przecież kupcy, no jakiej narodowości? To Włosi Żydowcy, byli, to byli no, Włosi. Wie pani, no to na przykład słynny podróżnik Ibrahim ibn Jakub, to on przecież pracował dla tam emirów tych kordobańskich, natomiast on był Żydem. I on tutaj podróżował i handlował niewolnikami, więc no to czy za to, że no to... Albo, no nie, ja, no za daleko zaszliśmy, proszę pana. Jeśli wnioskiem z naszej rozmowy ma być to, że wszystkie nieszczęścia tego świata
są nie, spowodowane jest... przez Żydów. To natomiast ja bym też nie ma to sensu po prostu. Ja proponuję już zakończmy dzisiejszą rozmowę. Udało mi się sprowokować Państwa do bardzo interesującej dyskusji, której się z dużą przyjemnością przysłuchiwałem i nie miałem serca przerywać ani się wtrącać, więc pozwolę sobie skwitować dzisiejszy program już w tej chwili na zakończenie, ponieważ nasz czas już ubiega w tym momencie, że po pierwsze bardzo dziękuję Państwu za przybycie do studia i za niezmiernie interesującą dyskusję. Na pewno nie wyczerpaliśmy tematu, bo na pewno gdzieś temat rzeka. Elementy, o których można by było jeszcze wspominać i elementy, o których jeszcze można by było rozwinąć. Nie ma wystarczających dowodów, proszę Państwa, na to, żeby powiedzieć, że Żydzi posiłkują się mordem rytualnym. I nie chcę to ani osądzać, ani przesądzać. Nie chcę tu niczego w tym momencie, powiedzmy, wyrokować. Sami Państwo niech wyciągną wnioski z tej rozmowy i z tej dyskusji, a ja przypomnę, że naszym gościem w studiu byli pani dr Ewa Kurek, historyk, scenarzysta, reżyser, autorka wielu książek o tematyce historycznej, a przede wszystkim badaczka stosunków polsko-żydowskich i również szanowny gość drugi, pan Radosław Patlewicz, felietonista, autor książek populatonaukowych z dziedziny historii i autor właśnie wspomnianej w dzisiejszym programie książki Mord rytualny w Rzeszowie ze znakiem zapytania. Podkreślam tak, tym razem. Celowo wtedy tak. Nie mówiłem, żeby wywołać dyskusję, że tam jest znak zapytania, co mi się udało zresztą nawiasem mówiąc, ale tym razem już podkreślam, że tu jest znak zapytania w tytule. Ja proponuję, żeby tym znakiem zapytania zakończyć jednak tę naszą dyskusję i rozmowę. Czy pan uprzejmie się z tym zgodzi? Tak, tak. Wobec czego dziękuję serdecznie Państwu za przybycie i dziękuję tym bardziej za interesującą dyskusję. I Państwu również dziękuję serdecznie za okazaną cierpliwość i uwagę, ale mam nadzieję, że nagrodzoną cenną wiedzą na różne tematy i mam nadzieję, że Państwo będziecie zadowoleni po zakończeniu projekcji tego programu. Ale ze swojej strony jeszcze, korzystając z faktu, że z Państwem rozmawiam, zwrócę się do Państwa z apelem i prośbą o to, żebyście Państwo nie zapominali o nas i wspierali nas nadal, jeśli chodzi o aspekt finansowy, bo bez tego nie istniejemy. I bez Państwa wsparcia nie będziemy mogli dalej prowadzić naszych działań. A tych programów nie znajdziecie Państwo w komercyjnych telewizjach. Dziękuję Państwu jeszcze raz za uwagę. Marcin Truk, Telewizja Niezależny Lublin i nasi goście, pan Radosław Patlewicz i pani dr Ewa Kurek, również się żegnamy.